Strasznie tutaj zimno, bo lodowiec tutaj czeka, no i zaraz przyjdzie. Słuchajcie, no nie wiem jak się czujecie, ale ogólnie jest zimno. Jest zimno i niedługo ten lodowiec tu przyjdzie. A jak przyjdzie, to będzie masakra. Dzień dobry wszystkim, zaczynamy kolejny film. Film z cyklu Geografista. Dzisiaj będziemy mówić o lodowcu. Lodowcach i lądolodach, które na Ziemi jeszcze istnieją, jeszcze funkcjonują, ale już coraz ich jest mniej. I teraz tak, jakie mamy punkty? Pierwszy, geneza powstania lodowców. Drugi punkt, typy lodowców. Trzeci, transgresja i regresja lodowców. No i cztery, lądolody. Lądolody, punkt numer 4. I teraz tak, geneza powstania lodowców. Czym są lodowce, a czym są lądolody? Lodowce są górskie głównie i tam występują, natomiast lądolody to są już takie duże powierzchnie skute lodem, które są poza terenem górskim. Nie tylko w górach, ale też na nizinach i ogólnie na całych kontynentach. I teraz tak, jak powstaje lodowiec? Lodowiec powstaje z takich czterech faz. Są cztery fazy. Najpierw jest faza, wtedy gdy pada śnieg. Śnieg pada sobie, pada. No i tyle, nie? Jeżeli jest powyżej granicy wieloletniej zmarzliny, powyżej granicy wiecznego śniegu, to wtedy śnieg zostaje. Zostaje. Nie topnieje, tylko zostaje. Natomiast poniżej wszystko topnieje i lodowca nie ma. Jeżeli jest to powierzchnia jakaś płaska, gdzie ten śnieg może się zatrzymać i nie stopnieje, to on się tam gromadzi. Gromadzi się w formie takiej płaszczyzny, która wraz z kolejnymi warstwami przemienia się w firn, czyli kolejny etap przemiany śniegu w lodowiec to firn. Później mamy coś takiego jak lód firnowy, czyli po prostu dalej jest kompresowany ten śnieg, firn i tak dalej, w lód lodowcowy, firnowy. No i ostatni jest lód lodowcowy. Lód lodowcowy, który jest, słuchajcie, niebieski. Niebieski, takie niebieska poświata. Czasem jak oglądacie zdjęcia z Islandii, tam są lodowce takie, że można wejść do nich, zobaczyć w środku, to wtedy można zobaczyć, że on jest w środku aż niebieski. Niebieskie takie ma prześwit. No i on powstaje, tak? No i powstaje tak, że po prostu ten lód tam, on się gromadzi wraz z tym firnem i lodem firnowym, lodowcowym i on później, ze względu na to, że jest śliski, bo lód jest śliski, nie? No nie wiem, kto z was się nie wywrócił kiedyś na ślizgawce, jakiejś takiej zamarzniętej kałuży, no przecież każdy, nie? No to lód jest śliski, nie? Jak jest śliski, no to on po prostu przez swój ciężar tego nadkładu zaczyna się wymskiwać, czyli wychodzić z tej powierzchni płaskiej, tworząc coraz większe takie zagłębienie, cyrk lodowcowy. I on wychodzi i później schodzi w dół doliny, gdzie przekracza granicę wiecznego śniegu, czyli on zaczyna topnieć, nie? Czyli u góry jest biało, śnieg, na dole już jest tylko i wyłącznie jęzor lodowcowy, ponieważ tam on już schodzi w tą dolinę. I teraz mamy kolejny punkt, typy lodowców górskich. No typy lodowców górskich się one charakteryzują tym, że są cztery główne. Jest alpejski. Alpejski to jest taki najprostszy, czyli jedno pole firnowe, jeden cyrk lodowcowy i jeden jęzor. Czyli jedna dolina, jeden jęzor. Koniec. To jest alpejski. Drugi to jest himalajski. Himalajski to jest tak zwany dendrytyczny. Dendryty, czyli takie jakby rozchodzące się i schodzące od gałęzienia gałęzie, czyli mamy kilka jest tych pól firnowych i z każdego tego piola firnowego schodzi się
jęzor lodowcowy, który później się łączy w jeden i spływa dalej w dół doliny. Czyli himalajski jest taki, można powiedzieć, złączący te wszystkie pola firnowe, te języki lodowcowe, które później wychodzą. Kolejny jest fieldowy, inaczej norweski. Norweski to jest taki, jakbyśmy mieli otoczenie górami, w środku był lodowiec i z tych dolin pomiędzy górami, tak, jak są doliny między górami, wychodzą jezory lodowcowe. Czyli mamy jedno wielkie pole firnowe, wschodzą te języki lodowcowe i one później schodzą w dół i się nie łączą ze sobą, bo one tylko i wyłącznie spadają to już głównie tam do morza. Gdzie to występuje? Głównie w Norwegii, w górach skandynawskich. Jeszcze kiedyś występowało Islandia częściowo i też jest na Grenlandii. Na Grenlandii tak też jest taki rodzaj. No i ostatni piedmontowy. Piedmont, czyli we Włoszech, jest taki oto region. I czym one się charakteryzują? Tym, że mamy te... Dalej mamy tą ścianę gór, mamy lodowce górskie, które schodzą w doliny, ale one tak schodzą w te doliny, że lodowiec, język lodowca się przesuwa w dół doliny i wychodząc na powierzchnię płaską przed górami, one, te wszystkie języki lodowcowe, łączą się w jedno. Ale nie w jeden język lodowca, tylko w jedną taką, jeden wielki taki, można powiedzieć, powierzchnię, która dalej się przesuwa na nizinę, nie? Czyli ona jeszcze jest zaczątek lądolodu. Czyli on tworzy taką powierzchnię, która się później przesuwa. Następnie mamy transgresję i regresję lodowców. Transgresja, czyli posuwanie się do przodu. Regresja, no to słuchajcie, to nie jest, że lodowiec się cofa. Lodowiec się nie cofa. No to nie jest samochód, że bierze, idzie do przodu, nie? A później i wsteczny, nie? I się cofa. No nie, on tak nie działa. To jest lodowiec. Lodowiec się topi. Więc to, że ta powierzchnia czoła lodowca, ona się przesuwa w głęb, do w górę tego biegu lodowca, to ona się przesuwa przez to, że ona topnieje. Czyli woda wypływa, ona topnieje i zmniejsza powierzchnię zakrytą lodem. Nie, że się cofa, lód się cofa w góry, nie? Tylko po prostu się topi. Więc transgresja jest to przesuwanie tego lodowca do przodu, czyli on szarżuje czasem, idzie nawet. No tak, to lodowiec się słabo przesuwa, tam kilka centymetrów rocznie, ale są takie lodowce, które jeżeli są posmarowane pod spodem wodą, czyli woda jest pod spodem, no to one mogą się przesunąć nawet kilka kilometrów rocznie. Mogą być takie. Natomiast pozostałe, no niestety, ale są wolne i tak powoli się przesuwają do przodu, albo w ogóle już się cofają pod względem takim, że po prostu się topią, tak? Topią i czoło lodowca się przesuwa. Jakieś gołębie mnie tu atakują przez okno. Wczoraj mnie atakowała pszczoła, nie? Chciała wlecieć 3 razy. Nie dałem jej wlecieć. Nie wiem, co ona tutaj miała do szukania, ale nie wleciała. Dobra, i czwarty punkt, lądolody. Mamy lądolodów, no teraz tylko 2. Bo lądolodem jest lądolód nie skandynawski, bo już go nie ma, tylko lądolód jest grenlandzki i jest lądolód w Antarktydzie. Oczywiście to są powierzchnie lodu, które mają po kilka kilometrów, czy nawet kilometry grubości, natomiast one tak naprawdę są magazynem wody słodkiej, jak to zresztą było na pierwszych zajęciach z tego tematu, to mówiliśmy właśnie, że to jest właśnie element wody słodkiej. Lodowce, lądolody różnią się wielkością. Lądolody są to duże powierzchnie płaskie, a płaskie albo pagórkowate, w zależności od powierzchni, która jest pod nimi. I one formalnie się nie przesuwają. Jeżeli nie ma dużych opadów śniegu, no w przypadku naszych obu półbiegunów, no to te opady są niewielkie i tam tak naprawdę
tych transgresji lodowców, lądolodów nie ma. Z historii mamy oczywiście lądolód skandynawski, który w Polsce był, nawet we Wrocławiu był, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że tutaj, gdzie siedzicie, może nie tutaj, gdzie ja siedzę, ale tam, gdzie siedzicie teraz sobie, było 3 km lodu na 2. Tak sobie stał, nie, ten lodowiec. Do ziemi 3 km miał wysokości, no i on się przesuwał. Oczywiście tak się przesuwał, no to jak przesuwamy, pamiętacie, nie wiem, czy wam no, tłumaczyłem, czy nie, ale jak przesuwamy but po powierzchni piasku, nie? Przesuwamy go do przodu, tak, no, widać. To przesuwamy do przodu i wtedy przed tym butem tworzy się taki jakby wydma z piasku, taka niewielka, nie? Ale jak mamy wielki lodowiec, który ma 3 km wysokości, jak on się przesuwa, no to ten wałek to ma kilkaset metrów, nie? Wysokości, więc jest spory. I wyobraźcie sobie, że tak, jeżeli ktoś jest z Trzebnicy, to pozdrawiam, to właśnie w tej Trzebnicy jest szczyt moreny czołowej, czyli to, co przed lodowcem zostaje. To jeszcze będziemy o tym mówić, ale to już tak sygnalizuje, że będzie to mówione. Czyli to jest szczyt moreny czołowej, czyli ten materiał, który został przed lądolodem skandynawskim. Czyli wyobraźcie sobie, jaki on był wielki. Nie był taki malutki, jak obecnie są lodowce chociażby we Francji, tam w Alpach. Tylko to już był naprawdę konkretny kawał lodu, nie? Dobra. Zadania będą oczywiście w załącznikach. No i trzymajcie się. Do zobaczenia.